środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata na temat sytuacji po wczorajszym referendum w Katalonii. Maja Borkowska, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wyraził głęboki żal z powodu masakry w Las Vegas. 64-letni mężczyzna zastrzelił tam co najmniej 58 osób i ranił 515. Amerykański przywódca zapowiedział, że pojutrze uda się do Las Vegas. Prezydent Donald Trump oświadczył, że naród amerykański jednoczy się wobec tragedii w Las Vegas. Łączy nas dzisiaj smutek, szok i żal. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, informując, że rząd federalny blisko współpracuje z lokalnymi władzami podczas śledztwa. Donald Trump podziękował policjantom i ratownikom za poświęcenie, jakie okazali w następstwie tragedii. Rodziny ofiar chcę zapewnić, że modlimy się za was i jesteśmy dla was. Prosimy Boga, by pomógł wam przetrwać ten ponury czas. Mówił amerykański prezydent, określając masakrę mianem esencji zła. Donald Trump przekazał kondolencje rodzinom ofiar i rannym. Zapowiedział też, że w środę osobiście przekaże im wyrazy współczucia podczas wizyty w Las Vegas. Prezydent USA spotka się wówczas także z policjantami, lekarzami i ratownikami. Donald Trump nie odniósł się do informacji o tym, że do odpowiedzialności za atak w Las Vegas przyznało się państwo islamskie. Policja i FBI także na razie nie komentują tych oświadczeń. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rząd zapewnia, że obniżenie wieku emerytalnego jest zabezpieczone finansowo. Od wczoraj kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 65 lat. Jest to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która to wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć. Premier Beata Szydło mówiła na konferencji prasowej, że reforma emerytalna jest odpowiedzią na oczekiwania społeczeństwa. Jest też bezpieczna dla budżetu państwa. Prowadząc rozsądną politykę fiskalną, uszczelniając system podatkowy, zamykamy usta krzykliwej opozycji innym niedowiarkom, którzy nie wierzyli, że to się da zrobić. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki poinformował, że w przyszłym roku obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztować budżet państwa 10 miliardów złotych. Rząd podkreśla, że emerytura to wybór, a nie obowiązek. Dłuższa praca jest opłacalna, mówiła w Polskim Radiu minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Roczne przepracowanie daje nam wzrost świadczenia emerytalnego o 8%. Wicepremier Morawiecki zwraca uwagę, że rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników niezależnie od wieku. Wszystkich tych, którzy mają siłę pracować, zachęciłbym do tego, żeby zostali jeszcze na rynku pracy. W tym roku do przejścia na emeryturę uprawnionych jest 415 tysięcy osób. Dałkowska, Polskie Radio. Z wyliczeń ZUS wynika, że w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę przejdzie 331 tysięcy osób. Decyzję o zakończeniu czynnej pracy zawodowej podejmuje bowiem 82-83% uprawnionych. W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się debata na temat sytuacji po wczorajszym referendum w Katalonii dotyczącym odłączenia od Hiszpanii. Tak zdecydowali europosłowie, rozpoczynając sesję plenarną. Podczas referendum w starciach z policją rannych zostało 840 osób. Hiszpańscy policjanci są obwiniani o użycie siły i stosowanie przemocy wobec osób chcących wziąć udział w referendum, które rząd w Madrycie uznał za nielegalne. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał premiera Hiszpanii, by zapobiegł dalszemu stosowaniu przemocy w Katalonii. Rozmawiałem z premierem Mariano Rajoyem, powiedziałem, że podzielam jego argumenty konstytucyjne i zaapelowałem, by znalazł sposoby uniknięcia dalszej eskalacji i użycia siły. Napisał Donald Tusk na Twitterze. Z badania przyczyn aktów przemocy, do których doszło wczoraj, domaga się wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Prawie 28 milionów euro, tyle wynosi kara, którą Komisja Europejska nałożyła na litewskie koleje za usunięcie części torów i szkodzenie spółce Orlen. Bruksela tłumaczy, że złamały one przepisy dotyczące ochrony konkurencji. Przedsiębiorstwo kolejowe na Litwie należy do Skarbu Państwa i jest odpowiedzialne zarówno za infrastrukturę kolejową, jak i transport. Chodzi o usunięcie odcinka torów łączącego Litwę z Łotwą. To spowodowało, jak napisała w oświadczeniu Komisja, że Orlen, jeden z ważniejszych klientów handlowych litewskich kolei, został zmuszony do korzystania z dużo dłuższej drogi, aby przewozić ładunki na Łotwę. Litewski przewoźnik wykorzystał fakt, że kontroluje krajową infrastrukturę kolejową, aby zaszkodzić swoim konkurentom, napisała komisarz do spraw konkurencji Margret Vestager. Podkreśliła, że Unia potrzebuje sprawnie funkcjonującego rynku kolejowych przewozów towarowych. Działanie spółki polegające na demontażu publicznej infrastruktury kolejowej, aby chronić się przed konkurencją, jest niedopuszczalne i bezprecedensowe, dodała unijna komisarz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
I jeszcze prognoza pogody. W nocy na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego i też popada. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Termometry pokażą od 6 stopni na wschodzie do 12 na południowym zachodzie i 13 miejscami na wybrzeżu. W Dolinach Karpackich od 5 do 8 stopni. Na wybrzeżu i w rejonach górskich okresami dość silny i porywisty wiatr. Na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 70 km na godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wieczór w Polskim Radiu 24. Rzeczywiście wieczór, nie dość, że 19.06 na zegarze, to za oknem naprawdę ciemno. Małgorzata Łopińska, dobry wieczór z Państwu i ten wieczór spędzimy wspólnie aż do północy. A w naszym programie do północy już za chwilę Jerzy Jachowicz zaprosi na rozmowę w swoim cyklu Kulisy Spraw o transferach piłkarskich w PRL pod okiem SB. O 19.35 zaprosimy na Świat w powiększeniu, gdzie Piotr Pogorzelski będzie kontynuował wątek zakończonego w niedzielę referendum w Katalonii. A o 20.06 Filip Memches zaprosi w swoim programie W gruncie rzeczy na dyskusję właśnie o tym, czy separatyzmy zaczynają rozsadzać Europę. I jeszcze o jednej pozycji chciałam Państwu powiedzieć i zaprosić jednocześnie na 22.10 i na rozmowę Moniki Małkowskiej, w której będzie wraz ze swoimi gośćmi zastanawiała się o tym, jak Polacy się urządzają. Krótko mówiąc, będzie rozmowa o tym, czy lubimy ładnie mieszkać, czy urządzając własne mieszkania korzystamy z porad designerów, czy projektantów, czy kupujemy lifestyle'owe magazyny, żeby zobaczyć, jak tam proponuje się urządzić mieszkanie. Krótko mówiąc, czy to, jak mieszkamy, jest dla nas ważne. To najważniejsze, najciekawsze moim zdaniem pozycje naszego wieczornego programu, a teraz czas na felieton polityczny. Cezary Krzysztopa. Pewni włoscy bioetycy, których nazwisk z braku znajomości włoskiego nie powtórzę, postawili niedawno tezę, według której nie ma powodu, żeby nie można było zabijać noworodków w ramach swego rodzaju aborcji postnatalnej. Włoscy naukowcy uznali, że noworodek ma jeszcze na tyle niewykształconą osobowość, że nie jest jeszcze człowiekiem. Wychowanie niechcianego dziecka może być zbyt dużym brzemieniem dla rodziny i społeczeństwa. Nie możemy zakazać aborcji tylko dlatego, że płód, a potem urodzone dziecko, mają jedynie potencjał, by stać się osobą, napisali w Journal of Medical Ethics. I nie jest to pierwszy przypadek rozważań tego typu na postępowych uniwersytetach. Prawdopodobnie takie pomysły budzą u większości z Państwa odrazę i to naturalne. Jeśli jednak damy inżynierom społecznym trochę czasu, z całą pewnością za jakiś czas, dłuższą lub krótszą chwilę, mogą zostać uznane za niezbywalne prawo człowieka. Dokładnie taki proces miał miejsce w przypadku aborcji. Jeszcze kilka dziesiątków lat temu była słusznie uważana za zbrodnię. Wystarczyło tylko skutecznie odczłowieczyć w świadomości społecznej dziecko nienarodzone. I to jest ten tak zwany postęp, proszę Państwa. Jutro mają zamiar demonstrować feministki i aborterzy spod znaku czarnego protestu. Ich głównym zmartwieniem jest to, żeby można było w miarę bezproblemowo zabijać dzieci. Trudno dziś wyrokować, jakie te protesty będą miały zasięg. Jako jedna z emanacji Cię Majdanu raczej świata nie zawojują, ale z drugiej strony zdarzyło im się już w proteście przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego wyprowadzić na ulicę pewną liczbę, głównie kobiet, liczbę na zachodzie, która byłaby uznana za nieistotną, ale Prawo i Sprawiedliwość przestraszyła na tyle, że uwaliło w dość żenujący sposób projekt Ordo Iuris. I od tej pory dzieci w szpitalach, głównie z powodu podejrzenia o zespół Downa i zespół Turnera, zabijane są już na konto Prawa i Sprawiedliwości. Obecnie trwa inicjatywa zbierania podpisów pod projektem Zatrzymaj Aborcję Fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Akcja jest szeroko zakrojona, uczestniczy w niej według słów szefowej fundacji nawet 10 tysięcy wolontariuszy. Projekt zakłada prostą zmianę poprzez wykreślenie eugenicznej przesłanki dopuszczającej aborcję. Nie będzie to z moralnego i ludzkiego punktu widzenia sytuacja idealna, ale z pewnością znacząco lepsza. Biorąc pod uwagę, że z powodu podejrzenia o zespół Downa czy zespół Turnera zabija się nawet 90% wszystkich zabijanych w łonach matek dzieci. Jest to zmiana, o którą na pewno warto zawalczyć. I jeśli znalazłoby się dla niej wystarczająco szerokie poparcie, uznałbym, że Prawo i Sprawiedliwość w tym zakresie nie zawiodło. Z drugiej strony,
niewykluczone, że może to spowodować wzrost emocji w środowiskach feministek i aborterów, co w jakiś sposób może się przełożyć na liczebność demonstracji. Wtedy powstanie pytanie, jak zareaguje PiS. Czy zrobi to, co należy i to, co w kwestii konieczności powstrzymania aborcji eugenicznej zapowiada Jarosław Kaczyński? Czy też znowu się przestraszy i wymyśli na poczekaniu jakieś absurdalne tłumaczenie i relatywizacje, w wyniku których zabite zostaną kolejne dzieci? Trzymam kciuki za twardość kręgosłupów w tym zakresie. Bo jeśli sytuacja miałaby się powtórzyć, to będzie oznaczało, że wygrana takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość nie jest szansą na zmianę istniejącego koszmarnego stanu rzeczy. Że utrzymywanie elektoratu w przeświadczeniu, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią pro-life, było czczym koniunkturalizmem. Wtedy zostanie nam jedno. Korzystając z podbudowy naukowej bio, przepraszam, nie należy im się to określenie, ale lepszego nie znam, etyków z Włoch, i podzielając opinie ich kolegów, moglibyśmy zebrać na placu defilad większą grupę niechcianych dzieci i złożyć w ofierze przebłagalnej w nadziei, że to wystarczy, żeby zaspokoić wściekłość czarnych wdów. Wieczór w Polskim Radiu 24. Polska zajęła 39. miejsce w opublikowanym przez Światowe Forum Gospodarcze raporcie o konkurencyjności. Globalny raport konkurencyjności został przygotowany przy współpracy Narodowego Banku Polskiego. Opracowanie powstało na podstawie ankiet wypełnianych przez przedsiębiorców. O raporcie i o konkurencyjności polskiej gospodarki z Piotrem Boguszewskim z Narodowego Banku Polskiego rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Światowe Forum Gospodarcze opublikowało raport o konkurencyjności w Polsce. Ten raport był przygotowany przy współpracy Narodowego Banku Polskiego. Na jakim poziomie jest konkurencyjność polskiej gospodarki i jak to się zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem? Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że to jest raport globalny, czyli on dotyczy prawie 140 gospodarek świata. Jeśli chodzi o Polskę, to zajmujemy podobne miejsce jak w zeszłym roku, mianowicie 39. To jest wyraźny, systematyczny postęp, jeśli chodzi o miejsce Polski na przestrzeni ostatnich 10 lat. To jest 40 krajów, czyli dosyć dobra pozycja. Chociaż rok temu byliśmy na 36 pozycji, z czego ta zmiana wynika? Oczywiście ta zmiana faktycznie miała miejsce, natomiast generalnie została zmieniona również metodyka obliczania indeksu i jest duże prawdopodobieństwo tego, że część tej zmiany na pewno jest związana ze zmianą metodologii. Ankieta była przeprowadzona wśród przedsiębiorców. No właśnie, jak w Polsce prowadzi się interesy? Czy nasza gospodarka jest konkurencyjna? Jest szereg obszarów, gdzie trzeba wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście jest nieźle. Mamy przede wszystkim bardzo dobre otoczenie makroekonomiczne. To są stabilne ramy funkcjonowania przedsiębiorców, właściwie podstawa prowadzenia każdego biznesu. Mamy również bardzo duży rynek. To jest też silna strona konkurencyjna gospodarki. Oczywiście są również pewne problemy do rozwiązania tutaj takim standardowym, fundamentalnym od wielu lat. To jest kwestia innowacyjności. No właśnie, jakie problemy jeszcze są, co trzeba zmienić, żeby w kolejnych latach nasza pozycja była wyższa? Ja myślę, że kluczem jest kwestia innowacyjności, a z kolei takim właściwie najważniejszym elementem, który tutaj by wymagał poprawy, to jest coś, co jest nazywane często kapitałem ludzkim. Czyli to jest generalnie, powiedzmy, kwestia współpracy między pracownikami, pracodawcami, pracobiorcami. To jest kwestia innowacyjnego myślenia, to jest kwestia otwartości na wyzwania, na zmiany. Szereg tego typu elementów, te rzeczy ewidentnie powinny ulec poprawie. Tą główną barierą wskazywaną przez przedsiębiorców są wciąż kwestie podatkowe i to się od lat nie zmienia. Tak, z tym, że ja chciałem bardzo podkreślić, że to nie jest kwestia fiskalizmu, czyli stawek podatkowych, bo te są na niższych pozycjach, natomiast przede wszystkim to jest kwestia złożoności samego systemu, nieczytelności pewnych rozwiązań, zmian, które w tym systemie są dokonywane. To zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorców jest na pewno trudnym elementem w prowadzeniu biznesu. Pan wspomniał o tej zmianie metodologii. Tutaj rzeczywiście ona polegała na tym, że mikroprzedsiębiorstwa zostały włączone do ankiet. Czy małe przedsiębiorstwa mają większe problemy z systemem podatkowym? Właściwie można przyjąć jako pewnik, że w większości krajów, albo być może we wszystkich krajach świata, mikroprzedsiębiorstwa w pewnych obszarach mają trudniej niż przedsiębiorstwa średnie i duże. Dlaczego trudniej? Dlatego, że dysponują mniejszymi zasobami fachowców, dlatego, że mają mniejsze możliwości komputeryzacji, że prowadzą często mniej pewnego typu rozliczeń, operacji i tak dalej. I oczywiście tutaj, jeśli chodzi o ten segment, trzeba przyjąć, że włączenie mikroprzedsiębiorstw mogło spowodować pewien spadek tego indeksu. Polska zajęła 39. pozycję. Jak wygląda ta światowa czołówka? No, światowa czołówka, tak zwane top 10,
jest niezmienna. Na pierwszym miejscu cały czas od wielu lat jest Szwajcaria, natomiast trzeba odnotować drugą pozycję Stanów Zjednoczonych. To był kraj dosyć mocno dotknięty kryzysem finansowym, ale po paru latach, jak widzimy, ogólnie konkurencyjny potencjał tej gospodarki pozwolił temu krajowi odrobić swoją pozycję i zająć drugie wysokie miejsce w rankingu. Jak wygląda sytuacja Polski na tle innych państw postsocjalistycznych? Wygląda nieźle, ale musimy cały czas mieć świadomość, że inni też robią duży postęp. Czyli my musimy jak gdyby zintensyfikować nasze wysiłki, żeby nasza konkurencyjność rosła jeszcze szybciej niż do tej pory. Głównym raportem, do którego się często odwołujemy, mówiąc o sytuacji, o konkurencyjności danej gospodarki, jest Doing Business, przygotowywany przez Bank Światowy. Czym Wasz raport różni się od Doing Business? To można trochę tak powiedzieć, stosując terminologię związaną ze specyfiką banku centralnego, czyli z inflacją, że coś jest w cenach stałych i coś jest w cenach bieżących. Raport Światowego Forum bada sytuację taką, jaka jest ona postrzegana przez przedsiębiorców, tak jak oni to czują. Natomiast Doing Business jest raportem, który jest skonstruowany w oparciu o procedury, czyli bazuje na tym, co wynika z rozwiązań prawnych, systemowych. Ale wiadomo, że w wielu obszarach praktyka i rzeczywistość taka formalna, prawda, deklarowana mogą się różnić. W związku z tym to są jak gdyby dwie strony tego zagadnienia i obie rzeczy powinny być analizowane przez działaczy gospodarczych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kulisy spraw. Państwu, moim gościem jest pan dr Grzegorz Majchrzak z IPN-u, który ostatnio napisał książkę, tu już kiedyś omawianą, Tajna historia futbolu, a pod tytuł brzmi Służby, afery, skandale, czyli akurat mieści się idealnie w tym paśmie kulisy spraw. Panie doktorze, który z tych transferów pana zdaniem był najbardziej skandaliczny? Dla mnie taką najciekawszą, najbardziej skandaliczną sprawą była sprawa transferu Zenona Kasztorana do Admiry Wacker Wiedeń w 1978 roku. Sprawa, zresztą do dzisiaj niewyjaśnione, co się stało z 200 tysiącami szylingów austriackich. Zawodnik, który wyjechał dosyć późno, bo już po ukończeniu 30 lat nie za bardzo chciał czekać, bo on raz, że czekał na ten wiek, a później obostrzenia przed kolejnym mundialem wprowadzono i nie mógłby normalnie wyjechać, więc pomysł był taki, żeby wyjechać turystycznie do tej Austrii i tam przy okazji podpisać umowę, ale nie to w tej sprawie jest skandaliczne. Zawodnik, który trafił do klubu austriackiego na podstawie sfałszowanych dokumentów wystawionych przez PZPN. Umowę zawarli tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto zawierał tą umowę, czy później okazało się, że to jeden z trenerów polskich, który wyjechał za granicę. Wreszcie mamy tutaj działalność bezpieki, która próbuje ustalić i ten zawodnik mimo sfałszowanych dokumentów, mimo prowadzonej przez SB sprawy, mimo sprawy w prokuraturze, spokojnie gra przez 2 lata w tej Austrii, mimo że nie powinien grać, absolutnie. Zostaje dyskwalifikowany dopiero po powrocie do kraju. W międzyczasie sekretarz generalny PZPN, który w tę sprawę jest zamieszany, ginie w wypadku samochodowym, zresztą niedługo później ginie sam prezes PZPN-u. Mamy z taką tajemniczą serią do czynienia. No właściwie mamy tutaj wszystko, włącznie z tym, że Austriacy nie wiedzą komu pieniądze, rzekomo przynajmniej nie wiedzą komu pieniądze wypłacili. Także tu mamy właściwie cudawianki w tej sprawie, włącznie z tym, że bezpieka w Warszawie wie dużo mniej niż jeden z dziennikarzy piłki nożnej i ich koledzy ze Szczecina, którzy mają w tej sprawie pełną wiedzę. Tak, no najwięcej, największą wiedzę zawsze mają sami piłkarze, jego koledzy po prostu, w tym także Austriaccy. Tu wspomniał pan o tych 30 latach. Jak pan myśli, jaki był powód ustalenia tej granicy, która dopiero po ukończeniu 30 roku życia, tej granicy wieku, umożliwiała ewentualny wyjazd do jakiejś drużyny zagranicznej? Z czego to wynikało? Trudno mi powiedzieć, tę granicę zresztą stopniowo obniżano, później było bodajże 28 lat. No to ja panu powiem, panie doktorze.
No, wynikało z tego, że sport był jedną z ważnych dziedzin, w których było współzawodnictwo między światami za kurtyną. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, ale gdyby tacy zawodnicy, na przykład Kazimierz Dejna, Robert Gadocha i wielu innych mogli grać w najlepszych klubach świata, to przed ukończeniem 30 roku. Tak, w Realu Madryt na przykład, to oni byliby jeszcze lepszymi zawodnikami i reprezentacja Polski, śmiem twierdzić, na tym by tylko zyskała, a nie straciła. No tak, ale to myślenie było takie archaiczne i w związku z tym były te przeszkody. Jedna z ciekawszych spraw to jest sprawa udziału generałów w tych transferach wewnętrznych, bo możemy mówić o dwóch rynkach. Rynku zagranicznym, gdzie dopiero pod koniec lat 70. w ogóle zostało uwolnione polskie piłkarstwo, i ten rynek wewnętrzny, który także był bardzo charakterystyczny. No, tu nam się pojawiają generałowie. Przy transferze zagranicznym Kazimierza Dejny pojawił się sam minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski, który miał podjąć decyzję o zdymisjonowaniu tego świetnego piłkarza z porucznika do szeregowca. Zresztą nie miało związku z tym transferem do Manchesteru City, ale z jego kontaktami z jednym z Hindusów, kontaktami towarzyskimi. Na jego nieszczęście ten Hindus był szpiegiem zachodnim, skazany zresztą za szpiegostwo w PRL, a według oceny Wojskowej Służby Wewnętrznej, która zajmowała się piłkarzami Legii między innymi, Dejna miał być nieszczery, tam tak naprawdę ten Hindus załatwiał mu kołpaki, ale wracając do tych generałów, to ci generałowie decydowali o transferach takich zawodników jak Dariusz Dziekanowski do Widzewa Łódź, czy chociażby transfer Koseckiego między właśnie tutaj w Warszawie. Natomiast no, to jest tak, że nie tylko ci generałowie, również inni niżsi rangą, czy to wojskowi, czy funkcjonariusze resortu spraw wewnętrznych, w te transfery się mieszali. O transferze znakomitego Henryka Szymanowskiego z Wisły Kraków do Gwardii Warszawa zdecydował dyrektor Biura Ochrony Rządu, który uznał, że lepiej, że ten piłkarz grał w Gwardii Warszawa, niż miałby pójść do Legii Warszawa, czy do klubu wojskowego. To prawda. Jak pan myśli, czy to zemsta z zagrobu, bo rzeczywiście generał Jaruzelski chciał zamierzał zdegradować Dejnę do stopnia szeregowca, a teraz mówi się, aczkolwiek nie ma nic wspólnego związanego z piłką nożną, o degradacji generała Jaruzelskiego do stopnia szeregowca. Tak przynajmniej zapowiada MON. To dwie zupełnie różne historie. Zacznijmy od tego, że w ogóle no może, Dejna był... Ale może to metafizyka. Coś tym jest. No. Ja powiem szczerze, pozwalam się na pewną ortodoksję, bo nie mówię generał Wojciech Jaruzelski, że mówię to generał Ludowego Wojska Polskiego, bo to jest postać, która uważam, że w wolnej Polsce stopnia generalskiego mieć nie powinna. To prawda, ale pamiętam też jakieś transfery, w których nawet generał Kiszczak musiał interweniować. No tak było chociażby ze wspomnianym wcześniej transferem Dariusza Dziekanowskiego. Najgłośniejszym transferem po raz pierwszy w latach 80. ujawniono kwotę bulwersującą dla zwykłego Polaka, aczkolwiek nie był to najwyższy transfer w tym czasie. Tam była taka sytuacja, był problem, były wewnętrzne opinie w MSW, czy Dziekanowski może przejść z Gwardii Warszawa do Widzewa Łódź, czy nie. Tu mała ciekawostka, bo Dziekanowski był formalnie funkcjonariuszem ZOMO, czyli zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej, odrabiającym wojsko w ten sposób. Jego transfer miał być nie tylko transferem z Gwardii do Widzewa, ale również z ZOMO do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Łodzi, gdzie miał być instruktorem dla wychowania fizycznego Dziekanowski. Także ta sprawa miała drugie dno. Tu wewnątrz MSW była opozycja wobec takiego rozwiązania z dwóch powodów. Przede wszystkim Dziekanowski nie spełniał warunku, który mówił o tym, żeby odbyć przynajmniej 12 miesięcy tej służby zastępczej w ZOMO, czyli tą służbę odbywał na boisku, a nie biegał z pałką po ulicach. I druga sprawa,
która chyba zdecydowała o tym, że on przeszedł, to chodzi o to, że oczywiście Widzew zapłacił ogromną kwotę za tego piłkarza w złotówkach, ale to był taki dosyć ważny, dodatkowy warunek, który mówił, że Gwardia uzyska 1/4 z transferu zagranicznego piłkarza. Bo tak naprawdę to były porządne pieniądze dopiero. Bo za samo przejście dostał ponad 20 milionów, prawda? Klub dostał 21 milionów, tak. Był też taki przypadek, kiedy zdaje się sam Florian Siwicki skazywał na grę w jakiejś podrzędnej drużynie. Tak było z kolei z piłkarzem Jerzym Wijasem, który nie chciał grać w Warszawie. Zawodnikiem Widzewa Łódź, który trafił do wojska. No to jest kolejny kawałek dosyć ciekawy i smutny tej historii, mianowicie powoływanie zawodników, piłkarzy do odbycia zasadniczej służby wojskowej i pod tym pretekstem ściąganie ich do klubów wojskowych. W przypadku Wijasa był to rodzaj zemsty na Widzewie Łódź, a przy okazji no właściwie przerwanie kariery tego piłkarza. Tak, bo on najpierw został powołany do wojska, do Modlina, a później do klubu Ludowe Zespoły Sportowe Czarne. Pan doktor nigdy nie był w Czarnym, bo tam jest słynne więzienie w Czarnym. On grał tam północy. Nie byłem w Czarnym rzeczywiście, natomiast ja nie, ale jeden z moich kolegów jeszcze na służbę wojskową, grając w klubie podwarszawskim, też się załapał, więc... Mieliśmy też takiego fantastycznego piłkarza, to już nie pana czasy, ale ja te Mistrzostwa Świata oglądałem na żywo, kiedy Andrzej Szarmach był jednym z tych, którzy piękne bramki strzelali głowami. I on w 1972 roku chciał przejść do Górnika Zabrze i chyba jakimś cudem przeszedł. Andrzej Szarmach, czyli Diabeł. Tak. No, pamiętam tego zawodnika, człowiek, który włożył by głowę tam, gdzie inny zawodnik nie włożyłby nogi. Tak, on właściwie to jest też bardzo niezwykła, ciekawa historia jego przejścia do Górnika, ponieważ on grał wtedy w Gdyni. Zainteresowało się nim wojsko, wręcz wojsko niemalże wyrywało sobie. Próbowało wyrwać sobie tego zawodnika, bo funkcjonariusze Wojskowej Służby Wewnętrznej wysłani przez Legię czekali na niego pod jego domem. Szarmach na szczęście był na obozie poza miejscem zamieszkania. Brat go skaltował w tramwaju. Zabrał na dworze, dzięki temu trafił do Górnika Zabrze, a ponieważ Górnik Zabrze to był klub górniczy, więc mógł dużo więcej od innych klubów w tym czasie, więc udało mu się trafić do tego klubu szczęśliwie. Bardzo, bardzo dziękuję. Państwa gościem był pan dr Grzegorz Majchrzak z IPN-u, opisujący nieznane historie polskiego futbolu z czasów PRL. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślałeś, że tak. Reklama. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Ogłoszenie społeczne.
Polskie Radio 24, zbliża się 19.30, czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Amerykańskie władze nie potwierdzają doniesień o tym, że sprawca masakry w Las Vegas miał związki z organizacjami terrorystycznymi. Wcześniej odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Liczba ofiar strzelaniny wzrosła do 58, a rannych do ponad 500. FBI poinformowało, że jak dotąd nie znaleziono dowodów na powiązania 64-letniego Stephena Paddocka z organizacjami terrorystycznymi. Nie oznacza to jednak, że takie powiązania nie istniały. Na ostateczne wnioski w tej sprawie jest za wcześnie. Prowadzący śledztwo informują, że partnerka sprawcy, 62-letnia Mary Lou Dunley, nadal jest przedmiotem zainteresowania policji. Według szeryfa Las Vegas kobieta przebywa za granicą. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna poinformował, że wejście w życie ustawy wprowadzającej sieć szpitali nie spowodowało żadnych problemów. Od wczoraj placówki sieciowe mają zapewnić pacjentom leczenie szpitalne, dostęp do poradni specjalistycznych i rehabilitacji oraz organizować nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Andrzej Jacyna podkreślił, że zwiększyła się liczba placówek udzielających nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Według niego świadczeniodawcy są dobrze przygotowani do sprawowania opieki nad pacjentami. Chociażby to, że zwiększyliśmy dostępność z 419 miejsc na 496 i ta liczba rośnie w związku z rozstrzyganiem kolejnych konkursów na świadczenia przez świadczeniodawców, to nie zauważyliśmy w skali kraju żadnych problemów, które by się wydarzyły. Sieć szpitali to jedna z kluczowych zmian, które wprowadza w ochronie zdrowia ministerstwo. Celem jest kompleksowe i efektywne leczenie chorych. Byli funkcjonariusze PRL-owskiej bezpieki tracą przywileje. Wchodzi w życie ustawa dezubekizacyjna obniżająca im emerytury i renty. W Polsce dotyczy to 39 tysięcy osób. Ustawa obniża emerytury i renty byłym funkcjonariuszom do średniej. Oznacza to, że nowa emerytura wyniesie około 1700 zł na rękę, a renciści maksymalnie dostaną 1640 zł brutto. Dla porównania, w Polsce emerytury poniżej minimalnej gwarantowanej, czyli poniżej 1000 zł brutto, dostaje 250 tysięcy osób, a najniższą gwarantowaną otrzymuje niemal 160 tysięcy osób. Rzeczniczka ZUS w Bydgoszczy, Krystyna Michałek. Kwota minimalnego świadczenia tego gwarantowego wynosi 1000 zł, jednakże trzeba spełnić warunek. Kobiety muszą udowodnić 20 lat stażu składkowego i nieskładkowego, żeby otrzymać tą emeryturę. Natomiast mężczyzna musi mieć 25 lat stażu składkowego i nieskładkowego. Bydgoszcz, Robert Erdman. Wydano niepublikowane dotąd wspomnienia ostatniego przywódcy bojowników getta warszawskiego, Marka Edelmana. Dziś w 8. rocznicę śmierci autora rękopisu w Stołecznym Centrum Kultury Jidysz odbyła się premiera książki Nieznane zapiski o getcie warszawskim. Wspomnienia zostały odnalezione 7 lat temu przez najbliższych Marka Edelmana w jego rodzinnym domu w Łodzi, wyjaśnia współautorka publikacji Martyna Rusiniak-Karwat. Marek Edelman spisał swoje wspomnienia w latach 60. na prośbę swojej żony Aliny Margolis Edelman. Próbował je wtedy wydać, niestety bezskutecznie. I zapiski właściwie się odkryły dopiero po jego śmierci. Kiedy dzieci przyjechały do mieszkania, znaleźli 3 notatniki. Wtedy sobie przypomnieli, że to są te wspomnienia, które on pisał w latach 60. dla matki. Aczkolwiek znowu przeleżały ileś lat, żeby ujrzeć światło dzienne. Marek Edelman w odnalezionym rękopisie spisał swoje przeżycia od początku II wojny światowej do jesieni 1942 roku. Marek Edelman opisuje życie codzienne w getcie, też taką podziemną działalność w konspiracji i bundu, i cukunftu, i skifu, między innymi wydawanie prasy, przechodzenie na tą stronę aryjską. Dużo miejsca poświęca na opis wielkiej akcji wysiedleńczej, na opis Umschlagplatzu i na próby wyciągania stamtąd bliskich członków organizacji. Podczas okupacji Marek Edelman zaangażował się w działalność żydowskiej organizacji bojowej. Podczas powstania w getcie warszawskim po samobójstwie Mordechaja Anielewicza został ostatnim przywódcą bojowników. Brał także udział w powstaniu warszawskim. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, pracował jako lekarz, działał w podziemnej Solidarności. W stanie wojennym był internowany. Zmarł 2 października 2009 roku. Na Białorusi z powodu inwazji kornika drukarza wycięto ponad 20 tysięcy hektarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest w lasach na południu Białorusi, w obwodach homelskim i brzeskim oraz częściowo mińskim i mochylewskim. Białoruscy naukowcy dużą aktywność kornika drukarza wiążą z tym, że drzewa są osłabione z powodu spadku poziomu wód gruntowych. Na Białorusi w miejsce wyciętych lasów zostaną posadzone nowe drzewa. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. W Świecie w powiększeniu wita Państwa Piotr Pogorzelski. Dziś będziemy rozmawiać o wczorajszym referendum w Katalonii. Referendum, w którym z ponad 5 milionów osób uprawnionych do głosowania zagłosowało jedynie 2 200 000. Z jakich powodów duża liczba nie zagłosowała, o tym za chwilę. Czyli frekwencja wyniosła 42%. Z tych, którzy głosowali, 90% opowiedziało się za oddzieleniem od Hiszpanii. W moim studiu są goście: Ewa Cylwik, przedstawicielka rządu Katalonii w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Jaume Cassanier, koordynator Katalońskiego Zgromadzenia Narodowego w Polsce. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem się Państwa zapytać na początku, czy to, jak przebiegło to głosowanie wczorajsze, bo widzieliśmy zdjęcia ludzi bitych, bardzo agresywnego działania hiszpańskiej policji, nie katalońskiej. Katalońska zachowywała tutaj co najmniej neutralność. 900 osób, prawie 900 osób trafiło do szpitali. Czy Państwo byli zaskoczeni tym, jak to wyglądało? Czy ta reakcja była spodziewana? Ewa Cylwik. Na pewno tak. Spodziewaliśmy się, że Guardia Civil, czyli hiszpańska policja militarna, na pewno nie pozostanie obojętna w tej sytuacji. Już od wielu dni, tak naprawdę od 2 tygodni, do Katalonii ściągano posiłki. W porcie w Barcelonie i w porcie w Tarragonie stały statki, promy wycieczkowe z kilkoma tysiącami przedstawicieli Guardia Civil na pokładzie i było wiadomo, że po stronie hiszpańskiej dochodzi do mobilizacji. Nikt jednak nie spodziewał się czynnego użycia przemocy wobec ludzi, którzy pokojowo stawiali opór. To byli ludzie, którzy po prostu stali w miejscu głosowania, śpiewali piosenki, rzucali kwiaty w kierunku Guardia Civil. Nie doszło do żadnego spięcia ze strony Katalończyków względem Guardia Civil. Na pewno nikt z nas nie spodziewał się, że dojdzie do aż tak drastycznych wydarzeń. Jeżeli były takie siły, o których mówi pani Ewa, to jak pan, zwracam się do Jaume Cassanier, jak pan uważa, czego się można było wcześniej spodziewać, jak policja mogła zadziałać tak, żeby nie dopuścić do głosowania, z drugiej strony, żeby nie było tak dużej agresji? Spodziewaliśmy się jakieś zamknięcie lokali albo spór, zawierania ludzi sposobem jakimś racjonalnym, ale dzisiaj obserwatorzy międzynarodowi informowali, że